sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam wszystkich, Arkadiusz Bryski, inthecage.pl, a to jest ITC Fight Week. Zapraszam! Michael Chandler zawalczy z Tonym Fergusonem na UFC 274. Będący na 5. miejscu w rankingu wagi lekkiej, Michael Chandler zmierzy się 7 maja z Tonym Fergusonem. Chandler podejdzie do tego starcia po 2 przegranych, których doświadczył w bataliach z absolutną czołówką dywizji, w której występuje. W listopadzie minionego roku dał wraz z Justinem Gaethje niesamowity pokaz umiejętności, po którym sędziowie wskazali wygraną highlighta. Wcześniej natomiast musiał uznać wyższość Charlesa Oliveiry, tracąc jednocześnie możliwość sięgnięcia po pas. Jeśli chodzi natomiast o Fergusona, ten również ma coś do udowodnienia. Nadchodząca walka odpowie na pytanie, czy tak naprawdę wciąż jest w stanie mierzyć się z zawodnikami z najwyższej półki. El Koukoui odniósł bowiem porażki w 3 minionych pojedynkach, w dość kiepskim stylu, przegrywając kolejno z Gage'em oraz Oliveirą, a także Benilem Dariuszem. Conor McGregor najwyraźniej nie ma nic przeciwko konfrontacji z niesionym serią zwycięstw Islamem Machaczewem. Irlandczyk za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dosadnie skrytykował ostatni występ Dagestańczyka. Zawalczę z tą plamą gówna Machaczewem i nawet się nie spocę. W mojej ocenie żenujące ground and pound w ostatniej walce, nędzne ciosy, a potem odrzuca walkę z RDA po wcześniejszym gadaniu, żałosne. Czekajcie aż wrócę, taki sam jak wcześniej. Ktokolwiek, w każdej wadze, kiedykolwiek, w tej grze jest pełno ludzi godnych pogardy. Marcin Wrzosek zawalczy na gołe pięści, występ już na Wotore 5. Organizacja Wotore nie zwalnia tempa i kontraktuje zawodników na 5. edycję walk na gołe pięści. Marcin Wrzosek już niebawem sprawdzi się w nowej dla siebie brutalnej formule. Były mistrz KSW wystartuje przy okazji najbliższej gali. Daniel Skibiński, jeden z najlepszych polskich zawodników kategorii półśredniej, podpisał kontrakt z brytyjską organizacją Cage Warriors. O szczegółach dotyczących debiutu Polak opowiedział goszcząc w programie Octagon Live. Podpisałem kontrakt długoterminowy z organizacją Cage Warriors i najbliższą walka moja odbędzie się 1 kwietnia w Manchesterze. Daniel Skibiński skrzyżuje rękawice z Justinem Brunlinsonem na Cage Warrior 35. Walkę zakontraktowano w limicie wagi do 77 kg. Maciej Różański poznał rywala na debiut w klatce Bellatora. 13 maja bieżącego roku Maciej Różański zadebiutuje pod sztandarem Bellatora. Spartan stanie wówczas w szranki z mającym na koncie ponad 40 zawodowych pojedynków, Lichad Weekiem. Walka rozegra się w limicie kategorii półciężkiej. Trener Okniński otwarty na ponowne nawiązanie współpracy z Oleksiejczukiem. Jeżeli coś dobrze działa, tego się nie zmienia. Nasza współpraca z Michałem zawsze układała się świetnie, oprócz ostatniego incydentu w narożniku Czarka. Michał Oleksiejczuk to duży talent. Uważam też, że szkoda uczyć się na własnych błędach. Michał Oleksiejczuk walczył świetnie, zabrakło kilku mądrych rad z narożnika i walka byłaby wygrana. Zapraszam Michała do siebie na rozmowę. Myślę, że dla dobra wspólnego jesteśmy w stanie się dogadać. Oczywiście szanuję, jeżeli Michał dalej będzie chciał eksperymentować na swojej karierze i nie podejmie rozmów. Trener to trener, trzeba go szanować. On dbał zawodnika, nawet gdy się kłóci z nim o jego dobro. Pozdrawiam team Oleksiejczuk, jesteście dobrymi, utalentowanymi zawodnikami, ale potrzebujecie trenera. Zawodnik nie może sam sobie być trenerem, ani trenerem swojemu bratu. Jeżeli Michał Oleksiejczuk nie będzie chciał rozmawiać, szanuję. Niech mądrość zwycięży, nie duma. Duma kroczy przed upadkiem. Michał Pietrzak zawalczy z Tomaszem Romanowskim na KSW 68. Sporo mówiło się o tym, iż na KSW 68 miało dojść do rewanżowej batalii pomiędzy Michałem Pietrzakiem oraz Szamilem Musajewem. Jednak zbrojny konflikt na Ukrainie spowodował, iż występ tego drugiego stał się niemożliwy. W zamian za to zobaczymy potyczkę, w ramach której Pietrzak skrzyżuje rękawice z Tomaszem Romanowskim. Po problemach zdrowotnych, które wykluczyły go z gali z numerem 67, Tomasz Romanowski wraca do akcji przy okazji radomskiego wydarzenia. Starcie rozegra się w umownym limicie do 80 kg. Mateusz Gamrot miał propozycję walki z byłym mistrzem UFC. Wygląda na to, że przedstawiciele organizacji UFC coraz bardziej liczą się z Mateuszem Gamrotem. Islam Machaczew to nie jedyny czołowy fighter, z którym zaproponowano Polakowi konfrontację. Gamer w rozmowie z Głosem Milicza powiedział: na razie nie ma ustalonej daty kolejnej walki, choć dostawałem propozycję na ostatnią chwilę z czołowymi zawodnikami na świecie, jak Islam Machaczew czy z byłym mistrzem UFC Rafaelem Dos Anjosem. Nie mogłem wziąć jednak walki na 5 dni przed galą w USA, będąc jeszcze w Polsce. To nie miało żadnego sensu, bo nie byłbym w optymalnej formie. Kacper Formela pokonuje Nicolę Huntę w pierwszej rundzie i zostaje nowym mistrzem organizacji FEN w kategorii piórkowej. Co lubi? Koniec! Musi być koniec i za chwilę Piotr Michalak przerwie ten pojedynek, bo gracz cios wpadnie na twarz Huntę i jeszcze tylko powiedzenie już koniec walki Kacper Formela. Marcin Wójcik ciosami w parterze pokonuje Pawła Hadasia w drugiej rundzie. Wójcik znany jest z tego, że potrafi bezwzględnie rozbijać w takiej sytuacji rywala. Piotr Michalak już gotowy, przerywa walkę. Marcin Wójcik zwycięzcą. Alex Pereira jednogłośnie lepszy od Brunona Silwy na UFC Vegas 50. Sędziowie jednogłośnie wypunktowali walkę w stosunku 3 razy 30 do 27 na korzyść Alexa Pereiry. Song Yadong znokautował Marlona Moraesa w pierwszej rundzie. Piotr Niedzielski zawodnikiem Bellator MMA. Kolejny z Polaków zasila szeregi jednej z największych organizacji MMA na świecie. Informację o umowie Piotra Niedzielskiego przekazał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Maciej Turski, powołując się na menadżera zawodnika. Menadżer Piotrka, Łukasz Orzeł, dyrektor First Round Management Europe, poinformował, że mistrz Babylon MMA podpisał kontrakt z organizacją Bellator MMA. Umowa na kilka pojedynków. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, a po więcej newsów zapraszam na www.inthecage.pl oraz na nasze social media. Na razie!